Witam wszystkich, z tej strony Kador, a to jest kolejny odcinek z Farminga 19, a dokładnie mówiąc z serii trzeciej na mapie Ravenport. Dzisiaj zrobię coś, czego jeszcze nigdy wcześniej w sumie na odcinkach z Farminga 19 nie robiłem, czyli zajmę się stakowaniem kostek za pomocą tej tutaj maszyny marki Arcusin. Stakowaniem, czyli po prostu układaniem trzech kostek jedna na drugiej, by później w następnym odcinku zająć się ich zbieraniem. Lecz zanim przystąpię do stakowania, no to nie mam w ogóle jeszcze kostek sprasowanych, dlatego będę chciał kupić teraz pierwszą tutaj w serii trzeciej prasę kostkującą, czyli o właśnie te tutaj. To jest prasa z dodatku Kun do Farminga 17, czyli już tam kiedyś ją u mnie na kanale mogliście zobaczyć, choć to jest pierwszy raz, kiedy ją w ogóle tutaj w 19 kupuję, bo w serii pierwszej pamiętam miałem jakąś inną. Czyli fajnie, bo na razie w przypadku moim celem w serii trzeciej jest to, by kupować inne maszyny w miarę możliwości niż te, które mam w serii pierwszej. I akurat w przypadku pras belujących czy kostkujących na razie mi się to udaje, no bo jednak jest dosyć spory wybór, więc fajnie. Dobra, czyli najpierw małe prasowanko, szybko to oczywiście pójdzie, no bo prasowanie kostek to jest, no to szybko dosyć idzie, w sensie w porównaniu do chociażby belowania. Jednak to schodzi dłużej. No i jak tylko sprasuję, to wtedy, jak już trochę sprasuję, to wtedy przejdę do tego stakowania. No ja mówię na to stakowanie, można to po prostu nazwać układaniem, tak jakby, kostek. I w następnym, a czekajcie, muszę rozłożyć, w następnym odcinku zrobię coś, czego też w sumie jeszcze nie robiłem, bo zawsze korzystałem, zawsze ja jednak szedłem na łatwiznę, czy to w serii pierwszej na przykład, czyli korzystałem z przyczep samozbierających i tyle. Nigdy nie używałem na przykład do załadunku, czy to bel, czy to kostek, nie używałem, dajmy na to, ciągnika z turem, o ile dobrze pamiętam, czy też ładowarki teleskopowej. Więc za tydzień będzie pierwszy raz, wow. Jakoś unikałem tego, bo wiecie, no lubię iść czasami na łatwiznę w tym farmingu, jeżeli jest specjalny, dedykowany sprzęt do zbierania kostek czy bel, robi to automatycznie, nie trzeba się wysilać, no to tak robiłem, ale postanowiłem teraz trochę inaczej do tego podejść. Tutaj był jęczmień posiany, zrobiłem żniwa, no i w sumie nie dokończyłem tych żniw, jak widzicie, tam stoi kombajn z przyczepą, jakoś później dokończę, nie chcę się teraz. Teraz się muszę skupić na swojej robocie, no bo niby zatrudnię pracownika, ale wiecie, to jest jęczmień, czyli jęczmień bardzo dobrze sypie z hektara, więc będę musiał co chwilę, musiałbym co chwilę tam podjeżdżać z przyczepą i tak dalej, a ja się chcę po prostu skupić na swojej robocie. I niestety widzę, że tam się jakaś dziwna rzecz stała. Czemu te kostki jak wylatują, to one nie wylatują tak idealnie równo, tylko jakoś tak się, o, w ten sposób przekręcają. Co jest, kurde, z tą prasą? I tylko to mi utrudni robotę, bo niestety ta maszyna do stakowania, do tego układania tych kostek, ona jest taka dosyć specyficzna. Trzeba dokładnie równo podjechać, by ona tą kostkę tak jakby załapała. Zresztą zobaczycie, o co chodzi, bo pewnie będę mieć z tym problemy. I jak na złość ta prasa, kurde, jakoś, o, znowu tam jakoś krzywo ta kostka spadła, co jest? To jest serio jak na złość. To już jest chyba trzecia prasa kostkująca, z jakiej korzystam tu w farmingu? Nie, trzecia czy czwarta? I żadna z nich nie miała takiego problemu. Każda z nich, z tych poprzednich, ładnie wylatywały te kostki, były pięknie ułożone, to wszystko w linii prostej, elegancko. A tu? Jakoś one są, jakoś one krzywo jakby zlatywały. Jednym rogiem najpierw i przez to się obracają. Nie wiem, zaraz się temu przyjrzę trochę bliżej, czekajcie. O, widzieliście? Znowu się przekrzywiła. Czemu? Przecież ja jadę prosto. To jest coś z tą prasą, ewidentnie. No ale dobra, nie powstrzyma mnie to przed stakowaniem tych kostek. No i kolejna spadła jakoś krzywo. No co jest? Dobra, tak, ktoś się z was będzie chciał bawić w ten sposób z układaniem kostek i tak dalej, no to chyba ta prasa nie jest najlepszym wyborem, patrząc na to, jak te kostki czasami dziwnie lądują. Dobra, tak, przejadę się tutaj może do końca i przejdę już do
New Hollanda, bo coś czuję, że to mi zajmie na pewno dłużej niż to prasowanie. Prasowanie idzie bardzo szybko. Więc tak, sprzęt ten został przeze mnie wypożyczony, gdyż pewnie jako już teraz z niego skorzystałem, to teraz minie ruski rok, zanim znowu to zrobię, to jest dokładnie o coś takiego. No nie jest to jakiś drogi, ale serio, ja to tylko raz z tego skorzystam i tyle. Służy to do stakowania kostek, czyli belty nie ułożycie. No i... Oho, chwilę, muszę to jakoś podjechać. Działa to następująco, muszę to tylko czekać, to się X-em rozkłada czy B? Klawiszem B, dobra, do pozycji pracy. I to ustrojstwo robi następującą rzecz. Trzeba podjechać, no kurczę, równiutko, idealnie w ten sposób, by kostka została złapana. Pierwsza kostka została złapana. Teraz spróbuję drugą. Też tutaj pełne skupienie, muszę idealnie podjechać. O, widzicie? Już mnie nie złapało. Czekajcie, ja miałem na to jakąś taktykę w 17 trochę. Więc spróbuję z tej taktyki teraz skorzystać. Czyli podjechać pod takim kątem. Jest, dobra. Czasami lepiej niż prosto jest podjechać tak z tej strony, bo wtedy jest większa szansa, że to zostanie złapane. Serio, ten sprzęt tak jakoś dziwnie działa. O, dobra. I jak widzicie, mam teraz tutaj trzy kostki. I ja może je będę gdzieś tutaj pośrodku pola po prostu zostawiać. I teraz mogę je klawiszem Y w ten sposób rozładować. A nie, czekajcie, jeszcze raz Y. Dobra. No i są pięknie trzy kostki ułożone. Teraz pozostanie w następnym odcinku podjechać, by je zebrać ładowarką teleskopową. No i to stakowanie sprawia, że wiecie, jeżeli ktoś chce po prostu to ładować za pomocą czy to tura, czy ładowarki teleskopowej, to będzie już po prostu mieć o tyle robotę ułatwioną, że trzy kostki będą jedna na drugiej ułożone. Nie trzeba będzie, wiecie, wszystkich tam pojedynczo i tak dalej układać, bo może to być ostatecznie więcej nerwów podczas tego układania. Więc jeżeli to się zestakuje... O, tu już krzywo podjechałem. No niestety trudno to robić, kiedy mamy kamerę w kabinie. A chciałbym zobaczyć, jak to jest łapane z tej perspektywy, czyli podjadę może tak bardziej. No i teraz zobaczmy. Jest, dobra. No i zawiozę to. Bez sensu w sumie mi się wydaje, jest to tak, wiecie, zostawiać na jakichś skrajach pola i tak dalej, skoro już mamy te trzy kostki tutaj ułożone, to ja bym to w sumie może jakoś w ten sposób tu zostawiał, by później było mi łatwiej podczas załadunku. Dobra, i to będę teraz robić do końca tego odcinka. Ktoś powie, po co to kurczę robić właśnie, Kador? Po co to robić? Po co się męczyć? Można kupić bądź wypożyczyć przyczepę samozbierającą. I wtedy to wszystko pójdzie szybciej, łatwiej. No owszem, można, jak najbardziej. I ja to robiłem po prostu cały czas do tej pory, więc postanowiłem, że kurczę, może zrobię wreszcie tego typu akcję. Bo ja z tej maszyny nigdy tu nie korzystałem w 19. W 17 korzystałem na odcinku, też pamiętam, tylko raz. Więc stwierdziłem, że skoro jest dostępna, warto dla urozmaicenia zrobić po prostu coś innego od czasu do czasu i wam też to polecam. Tylko że mankamentem tej maszyny, w sensie dla mnie mankamentem, dla kogoś to może być zaleta, jest to, że tutaj naprawdę trzeba bardzo dobrze, idealnie jakoś tak podjechać, by ta kostka została złapana tak jakby przez tę maszynę. To nie jest tak jak z przyczepą samozbierającą do kostek, że wiecie, my tam ta kostka może lecieć, może leżeć, czy tabela byle jak, po prostu byle jak obrócona, nie musimy jakoś idealnie tego chwycić, a i tak automatycznie ten chwytak złapie tę kostkę i ją ułoży. Tutaj nie, tutaj trzeba to ładnie wszystko ładnie podjechać, bo inaczej ta maszyna tego nie złapi. Tak samo to było w 17 i tutaj też dokładnie tak samo. Dobra, no to zbieramy dalej. No i zaraz trzeba będzie znowu
trochę sprasować, bo już mi się powoli kończą kostki. Nie, w sumie czekajcie, ze złej strony podjechałem. No nie wiem, czemu ta prasa jakoś tak w ten sposób dziwnie te kostki wyrzuca, że nie są one ułożone w linii prostej, co bardzo by mi no akurat dzisiaj pomogło, ale cóż, jakaś no pechowa mi się akurat prasa trafiła. Jakbym zbierał przyczepą samozbierającą, to wiecie, to by nie miało znaczenia, automatycznie by to łapało bez problemu, no ale akurat jak muszę dzisiaj precyzyjnie mieć fajnie ułożone te kostki, no to złą wybrałem prasę, ale skąd ja mogę wiedzieć, że to tak będzie? O! Coś to nie chce się... No i nie złapię, patrzcie, no kurczy byk. Ciekawe, ile takich kostek muszę tutaj mieć, by napełnić w pełni przyczepę, na którą będę chciał to ładować w następnym odcinku. Bo tam w sumie chyba nie jest podane, ile ona mieści, ale czekajcie, zaraz w sumie sobie w sklepie sprawdzę. Bo to będzie, czekajcie, ona jest chyba w tej kategorii. O ta! Z tej przyczepy Fligla chciałbym skorzystać. W sumie co ona tutaj ma? Jakiś mechanizm składania. A z lewej, z prawej, dobra. Tu jest jakieś tam opony, ale nie ma napisane, nie jest tu napisane, ile to pomieści mi, czy to bel, czy to kostek. Tak w sumie, no nie wiem, no oko ciężko stwierdzić, ale po prostu na pewno tyle, co teraz tego tam mam, tych kostek, to na pewno jeszcze to nie, to jeszcze nie napełnię całej przyczepy, więc chociaż jedną całą będę chciał napełnić, bo ten załadunek, kiedy są w ten sposób zestakowane, to w następnym odcinku pójdzie mi na pewno szybciej, niż gdybym każdą kostkę po kolei musiał. Choć wiecie, wiadomo, z tym stakowaniem teraz, to czasowo to wychodzi prawie tyle samo, tak, tego typu akcja, ale jakoś wolę teraz się trochę najeździć, namęczyć przy tym stakowaniu, niż później jeździć z tą ładowarką teleskopową i brać po jednej kostce i układać, gdzie podczas układania tej trzeciej kostki ta druga może zlecieć i tak dalej. Nie, to ja już wolę dzisiaj trochę się tu najeździć, by w następnym odcinku mieć trochę więcej, mniej nerwów, żeby trochę mieć podczas tego układania. Dobra, czekajcie, ja tutaj jednak muszę trochę sprasować, bo szczerze ułożyłem tamte kostki trochę szybciej niż się spodziewałem. No i fajnie, bo mam drugi sprzęt do prasowania na gospodarstwie. Wcześniej miałem prasę kostkującą, belującą miałem, teraz będę jeszcze mieć dodatkowo kostkującą, więc będzie większy wybór, jak będę chciał w przyszłości prasować, czy to słomy, czy siano, czy trawę. Gdzie ja zaparkuję tylko tę prasę? Chyba tam na dole, gdzie jest wiata, której teraz nie ma. Nie widać jeszcze tej wiaty, czekajcie, zaraz podjadę bliżej, to się chyba pojawi. Tam w oddali, o dobra, już się pojawiła. Chyba tam jest miejsce, więc gdzieś zostawię tę prasę. Ogólnie się strasznie mocno zacząłem przymierzać do zakupu jakiegoś nowego pola. I również do zakupu drugiego kombajnu. Coś tak się mocno zacząłem do tego przymierzać. O, właśnie, chwila. Bo tu mamy podobną sytuację jak w serii pierwszej ostatnio, czyli muszę sprzedać konie. Tak się zagapiłem ostatnio z tymi końmi, czy w serii pierwszej, czy tutaj, że one już chyba od dnia, albo od dwóch dni, czy może nawet od trzech były gotowe do sprzedaży, a ja się po prostu nie połapałem, więc sprzedam. No i proszę bardzo, prawie 400 tysięcy euro, tylko teraz sobie kupię nowe. Trzeba będzie kiedyś kupić większą zagrodę, gdzie będę mógł tych koni mieć aż 16. No i się właśnie teraz dosyć mocno przybliżyłem do tych swoich planów zakupu nowego pola i drugiego kombajnu. Ja w sumie jakoś ostatnio o tym wspominałem, że
jak już będę kupować, to raczej teren, na którym jest pole numer 7, czyli ten tu, ale to jest 644 tysiące euro. Wow, no muszę trochę dorobić. W sensie teraz jak mam pieniądze na koncie, to w sumie nie zajęłoby długo dorobić, ale ja najpierw postanowiłem, że kupię nowy kombajn, a dopiero potem kupię nowe pole. I wtedy będę jechać już na dwa kombajny, czyli tak jak zawsze to robię po pewnym etapie rozwoju, na pewnym etapie rozwoju gospodarki, ja lubię mieć już po prostu dwa kombajny, by żniwa szły jak najszybciej. Dobra, to znowu się przesiadam do New Hollanda. I dalej będę tutaj kostki układać. Z tym, że zastanawiam się, czy ja je wszystkie chcę zostawić w tym jednym miejscu na polu, gdzie do tej pory układam, czy może w kilku miejscach? Oho, tu jeszcze zaczepiłem kołem, ale... No nie. Już się nie udało złapać. No to pal to licho, po prostu pojadę dalej. Ej, co jest? Co się zrobiło? A kurde, nie zamknąłem... Nie kliknąłem Y i nie zamknąłem tyłu. Patrzę, czemu to przeleciało? Co jest? Mam nierozłożony czy co? A tak ładnie podjechałem. Dobra, nic straconego. A spróbuję, czekajcie, kołem jakoś zepchnąć. O, 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 w ten sposób. No nie. Kurczę. Ta kostka jest jakaś pechowa, drugi raz już się nie mogę załadować. W sensie za tym pierwszym razem i tak by mnie nie załadował, bo nie miałem tego sprzętu zamkniętego tutaj z tyłu po rozładunku. Dobra, to pierdzielę na razie tę kostkę. Podjadę do drugiej. I co tu będzie? No i dobra, się udało. No i trzecia. I można znowu jechać, rozładować. No i jeszcze będę musiał tak trochę popracować poza odcinkiem. Bo coś czuję, że no nie, tyle co na razie mam tych kostek. Jeszcze trochę więcej będę chciał mieć po prostu, bo ten w następnym odcinku ten załadunek, jak już jest to tak ładnie ułożone tutaj po 3, to trochę szybciej mi zejdzie, zapewne. No na pewno w miarę szybko mi zejdzie, chyba że coś pójdzie nie po mojej myśli, że to mi się rozleci i tak dalej. Ale mam nadzieję, że pójdzie mi po mojej myśli. I zrobię sobie po prostu taki już naprawdę spory zapas tej słomy. Będę mieć co ścielić. Aha, znowu nie zamknąłem. Będę mieć co ścielić po prostu. O, teraz to za... Ej, ta kostka się liczy, że jest? Dobra, liczy się, że jest. Jakoś to złapało. Będę mieć sporo słomy, by mieć co ścielić koniom i krowom, by móc tworzyć krowom paszę i w przyszłości by jeszcze móc ścielić świniom, których do dziś nie kupiłem i jakoś na razie nie mam ochoty, ale spokojnie, na pewno w przyszłości hodowla świń również u mnie się na gospodarstwie rozpocznie. Tak więc myślę, że w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć!